Drodzy mieszkańcy, to co się stało dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Sokółce, to jest wielka hipokryzja tych osób, które nie głosowały w sprawie wygaśnięcia mandatu dla radnego Sawickiego. Przecież pan wojewoda podlaski po zbadaniu dokumentacji stwierdził, że Rada Miejska ma obowiązek wygasić mandat dla pana radnego Sawickiego. Nie rozumiem postawy niektórych radnych. Za odwołaniem pana radnego Sawickiego według kolejności odczytam osoby, które głosowały. Aby go odwołać zgodnie z intencją i wolą pana wojewody. Antoni Cydzik, pan Antoni Czaplejewicz, pan Andrzej Łukasiewicz, pan Marian Rozmysłowicz, pan Daniel Supronik i ja Marek Kawzi. Proszę państwa, przedstawiłem dzisiaj i zadałem wiele pytań dla pana radnego Sawickiego, który celowo, proszę państwa, nie odpowiedział na żadne pytania, a odniósł się do składowiska odpadów w Karczach. Nadal kwestionował, proszę państwa, działanie komisji, którym bezspornym faktem jest, że składowisko zostało zamknięte. Świadczą o tym dokumenty, również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza panią Ewę Kulikowską, które osobiście złożyłem. My jako radni nie stoimy ponad prawem. Powinniśmy działać i świecić przykładem dla innych mieszkańców. Jak głosowali radni, apelowałem do nich. Chcą czarną owcę kryć w tej radzie, popierać te działania? Nie ma przyzwolenia na to. Zapoznamy się z dokumentacją, zbadamy. Jeżeli zajdą przesłanki, to złożymy doniesienie również do prokuratury lub do innych instytucji. Pokazałem państwu, pan radny Sławomir Sawicki świadczy usługi w 5 przedszkolach. To jest wyraźnie podkreślone. W 5 we wszystkich publicznych przedszkolach. To jest przypadek? Zadałem pytanie. Nie udzielono mi odpowiedzi. Moim zdaniem zachodzą przesłanki, żeby tę sprawę jeszcze raz zbadać. Mam nadzieję, że pan wojewoda zajmie swoje stanowisko w tej sprawie. My nie pozwolimy na tego typu praktyki i na tego typu działania w tej Radzie. Będziemy ujawniać wszelkie nieprawidłowości. Pan Sławomir Sawicki występował i startował w poprzedniej kadencji jako rycerz. Z podniesioną szubicą. Miał stać na straży sprawiedliwości, bo się źle dzieje w Radzie. A sam, proszę państwa, zabrał się do czego? Do świadczenia usług na mieniu gminnym, co wojewoda wyraźnie stwierdził, jest niezgodne z prawem. Takie osoby nie powinny zasiadać w tej Radzie i nie życzymy sobie jako radni, żeby ta osoba zasiadała z nami i wspólnie z nami głosowała. Dziś był przykład. Interweniowałem, widzicie państwo, na filmie. Pan Sławomir Sawicki jest taki sprawiedliwy, że głosował w swojej sprawie. Gdzie pani raczej nie interweniowała? Dopiero po moim wniosku oczywiście oświadczyła, że nie miał prawa w swojej sprawie głosować. Tak, proszę państwa, się broni osoba, która tonie. Tonący się chwyta brzytwy. A pan Sławomir Sawicki bez żadnych emocji głosuje w swojej sprawie, żeby go nie odwoływać. Bo jeszcze kilka usług może zostało. Inne osoby w tym mieście nie mają możliwości podjęcia działalności, świadczenia usług? Bo pan Sławomir Sawicki ma wyłączność? Dlaczego się nie odniósł do pytań? To, proszę państwa, pokazuje nieudolność oraz krycie osób, które nie powinny zasiadać w Radzie i reprezentować interesu mieszkańców. Mam nadzieję, że pan wojewoda pokieruje tą sprawą, żeby ta osoba jak najszybciej opuściła nasze szeregi. Dziękuję. Proszę państwa, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej będę apelował do pana wojewody o jak najszybszą interwencję, aby odwołał
bo takie ma uprawnienia, pana Sawickiego, radnego z Rady Miejskiej w Sokółce. Powiem państwu krótko. Przez wiele lat świadomie ta osoba mnie, jako podatnika tego miasta, okradała i was, mieszkańców, tak samo okradała. I my nie wyrażamy na to zgody, bo jest ustawa antykorupcyjna, która jasno mówi, co, kto i jakie ma prawa radne. Nie możemy na to pozwolić, żeby pozostali, którzy łamią prawo w tej Radzie, też muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jeżeli chronią osobę, to świadczy o tym, że to robią najwyraźniej nie za darmo. Dziwi mnie, jak do tego mogło dojść, że przy takim wykładni pana wojewody, pana radnego Awdzieja, komisji rewizyjnej, że tylu radnych głosowało za nieodwołaniem pana Sawickiego. Ale trudno, będziemy konsekwentni i będziemy działać dla mieszkańców i wprowadzać prawdziwe prawo, które nas obowiązuje. Zero tolerancji dla takich osób jak pan Sawicki. Jeszcze raz powtórzę. Nie pozwolimy nas, mieszkańców, aby radni nas okradali. Dziękuję bardzo.